Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektów między innymi zbliża się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Jedna z najlepszych położnych w Polsce pracuje w kraśnieńskim Szpitalu. W niedzielę, 31 stycznia, po raz 29 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na Krośnińskie ulice wyjdzie 160 wolontariuszy. Będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu pandemii będzie to inny finał niż poprzednie. Większość wydarzeń będzie odbywać się online. W tym roku finał będzie trochę inny, niewątpliwie jak był do tej pory, bo nie będzie imprez towarzyszących. Nie będzie, jak co roku e, imprezy sportowej na hali, nie będzie balu dla dzieciaków. E, niestety obostrzenia są wymuszające na nas pewne zmiany, ale e, przygotowujemy bieg policie z cukrzycą, który będzie w formie takiej rozproszonej. Nie będzie jedno, jednoczesnego startu dla wszystkich biegaczy, tylko zachęcamy do tego, żeby ci biegacze, którzy się zapiszą, zgłoszą do nas na bieg, żeby po prostu przebiegli swój dystans. Co najmniej 5 km między piątkiem a niedzielą w weekendzie przedfinałowym. W ponad 60 punktach na terenie Krosna i okolicznych miejscowości rozmieszczone są stacjonarne puszki, gdzie można wrzucić pieniądze. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wesprzeć także wpłacając darowiznę, wysyłając sms czy biorąc udział w jednej z orkiestrowych aukcji. Zachęcamy wszystkich, którzy nie, nie mogą wyjść z domu, ale chcieliby wesprzeć nasze działania wośpowe. Mogą wylicytować sobie jedno z naszych aukcji Allegro, które mamy. Aukcje Allegro, nasze krośliwki, może znaleźć na allegro.pl, łamane przez woźb Krosno. Wśród tych aukcji znajdziemy przeróżne rzeczy. Mamy sporo szkła. Krosno kojarzy się ze szkłem, także bez szkła nie mogłoby u nas się obyć, ale mamy też różne inne gadżety. Warto poprzeglądać nasze aukcje. W formie internetowych zakupów odbywa się także aukcja Dzieł Sztuki od lat organizowana przez Krośnieńskie Biuro Wystaw Artystycznych. Rokrocznie jako galeria staramy się choć odrobinę pomóc w tym, żebyśmy wszyscy byli zdrowsi. Więc w tym roku udało się nam zgromadzić około 50 prac i tak jak wzorem lat minionych odpowiedzieli dość, dość serdecznie artyści na nasz apel. No więc mamy malarstwo, mamy rysunek, mamy fotografię, mamy rzeźbę ceramiczną. Więc w zasadzie reprezentowane są wszystkie główne dziedziny plastyczne. Jak powiedziałem, 50 prac, 50 różnych autorów no i 50 różnych spojrzeń na życie. Podczas ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krośnieński Sztab zebrał ponad 275 tysięcy złotych trwają szczepienia przeciw COVID-19. Do piątku na Podkarpaciu zaszczepiło się ponad 42 tysiące osób. To między innymi pracownicy sektora służby zdrowia oraz seniorzy powyżej 70 roku życia. Chętnych do szczepienia jest więcej niż miejsc. Dotychczas w samym Krośnie szczepionkę przyjęło ponad 1300 osób, a w powiecie krośnieńskim blisko 1000. Z kolei w powiecie asielskim zaszczepiło się blisko 1500 osób. Warto się szczepić, dlatego że <laughs> szczepienie przeciw COVID-19 przeciw tej chorobie daje nam że tak powiem, możliwość, że nie zachorujemy, a w razie czego gdybyśmy złapali wirusa, posiadamy już gotowe przeciwciała, które go zneutralizują i nie dojdzie do zakażenia, do rozwoju choroby. W dotarciu do punktu szczepień pomagają samorządy. Z bezpłatnego transportu mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji życiowej. Uruchomiliśmy w Urzędzie Miasta specjalną infolinię z informacją dla mieszkańców. Można zadzwonić pod numer 13747 43 105, i pod tym numerem cały czas w godzinach pracy urzędu jest koordynator szczepień, nasz samorządowy. I ten koordynator szczepień przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji, co jest szczególnie ważne. Ważne jest to, że my przyjmujemy, już takie osoby się zgłosiły do nas, ale przyjmujemy zgłoszenia, ale przede wszystkim od osób, które już są zarejestrowane do szczepienia i mają określony dzień, godzinę, czyli termin i wiadomo w którym miejscu i to muszą podać naszemu koordynatorowi. Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepieniowego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Jedna z najlepszych położnych w Polsce pracuje w Krośnieńskim Szpitalu. Pani Joanna Kucharska zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie położna na medal, zdobywając ponad 1300 głosów. Ogromna satysfakcja, że to co robię ma sens, że komuś jest to potrzebne. Wdzięczność moich pacjentek, no i, a przede wszystkim no, lubię to co robię. Pani Joanna w zawodzie pracuje od ponad 30 lat. Od początku w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, na stanowisku położnej w systemie rotacyjnym. Od 2009 roku pracuje również jako położna rodzinna. Ma tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego. Praca jest bardzo trudna. Każdy poród jest inny, do każdej pacjentki trzeba podejść indywidualnie. Każda czego innego od nas oczekuje. Są pacjentki, które. Rodzą pierwszy raz, przychodzą na salę porodową, ich trzeba pokierować. Trzeba im powiedzieć, jak one mają się zachować, co mają robić, bo one są często zagubione, same zostają na sali porodowej i, i po prostu my po to jesteśmy, żeby im pomóc, żeby powiedzieć, pomóc im w czasie porodu, żeby okazać im trochę współczucia, wsparcia, potrzymać za rękę, doradzić. Żeby ten poród był dla nich jak najmniejszym stresem. W pracy cechuje się empatią i uśmiechem. Tak o pani Joannie mówi jej przełożona Krystyna Krygowska. Jestem bardzo dumna, bardzo się cieszę. Cechuje się empatią, uśmiechem który zawsze w pracy zawodowej jest bardzo ważny z uwagi na to, że pacjentka czuje się bezpiecznie. Jeżeli czuje się bezpiecznie, to wszystkie czynności, które wykonuje każda położna wobec tej pacjentki są czynnościami wykonanymi profesjonalnie i tak też pani Asia pracuje. Warto zaznaczyć, że to nie pierwsze wyróżnienie dla położnych z Krośnieńskiego Szpitala. W ubiegłym roku pierwsze miejsce w konkursie zajęła pani Janina Frączek bardzo się cieszymy, to nie jest pierwsza edycja, w której osiągamy sukcesy. Dwa lata temu osoba jedna z położnych została, miała trzecie miejsce, w tamtym roku miała pierwsze miejsce, w tej chwili nasza położna ma drugie miejsce, więc bardzo się cieszymy. Nie jest to przypadek, że, że w kolejnych latach nasze no, tutaj położne są medalistkami, jeżeli można tak powiedzieć, więc bardzo się cieszymy. Jest to dla nas ogromny sukces, a przede wszystkim promocja dla szpitala krośnieńskiego, dla oddziału ginekologicznego. Więc pokazujemy, że nie tylko dla nas jest ważne to sama praca, to, to że pracujemy, ale to jak pracujemy i jak jesteśmy odbierani. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Położna na medal jest Akademia Malucha Alantan. Plebiscyt organizowany jest od 2014 roku. Miniony rok nie był łatwy dla instytucji kultury. Z powodu pandemii koronawirusa muzea, teatry czy galerie sztuki albo były zamknięte, albo działały w ograniczonym zakresie. A spadek liczby zwiedzających oznaczał mniejsze dochody z biletów. W ubiegłym roku sanocki skansen odwiedziło blisko 100 tysięcy turystów, w porównaniu z rokiem 2019 zwiedzających było ponad 50 tysięcy mniej. Mieliśmy dwa miesiące, których Muzeum było zamknięte. To był kwiecień, i praktycznie teraz końcówka roku, też mieliśmy ograniczenie liczby zwiedzających. To stwarzało zagrożenie dla finansów ale cała sytuacja związana z pandemią i niemoż niemożności jeżdżenia za granicę spowodowała, że się niezwykle, ale to niezwykle yy, uaktywnił ruch wewnętrzny. Dało się to zaobserwować w Bieszczadach, ale również u nas. Yy, miesiące lipiec, sierpień to były miesiące, gdzie rzeczywiście mieliśmy niezwykłe natężenie ruchu turystycznego, do tego, z kolei Muzeum Historyczne w Sanoku odnotowało blisko 60 tysięcy zwiedzających. Dyrektor placówki zaznacza, że był to trudny rok, ale muzeum wyszło obronną ręką. Z uwagi na podwójny lockdown, czyli ten wiosenny i również późno jesienny czy zimowy, e, troszkę ucierpieliśmy, ale chyba nie skłamie, jeżeli powiem, że suma sumaru muzeum wyszło obronną ręką z tego, z tego wyzwania, dlatego że odnotowaliśmy ruch turystyczny na poziomie. Prawie 60 tysięcy turystów, a zatem był zbliżony do najlepszego tego rekordowego roku 2018-19 przepraszam, i to chyba daje jakieś tam powody do satysfakcji. W miniony czwartek minister zdrowia poinformował, że od 1 lutego niektóre instytucje kultury, w tym muzea, zostaną ponownie otwarte. Placówki te będą funkcjonowały w zasadach ścisłego reżimu. Jedna osoba będzie mogła przebywać na 15 metrach kwadratowych.